Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Grąd, jestem chirurgiem w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku studiów zainteresowałem się chirurgią wątroby i dróg żółciowych. To kontynuuję do dnia dzisiejszego. Zajmuję się chirurgią tego wspaniałego narządu, jakim jest wątroba, chirurgią dróg żółciowych. Najbardziej w swojej pracy skupiam się na chorych z nowotworami tych narządów. Moja praca naukowa bardzo ściśle łączy się z pracą kliniczną. Poszukuję czynników, które wpływają na wyniki naszego leczenia operacyjnego, zarówno czynników technicznych, tak żebyśmy mogli przeprowadzać lepsze operacje, dające lepsze wyniki onkologiczne, jak i czynników natury biologicznej, tak żebyśmy mogli wyznaczać lepiej, prognozować wyniki leczenia onkologicznego chorych na nowotwory wątroby i dróg żółciowych. Między innymi udało mi się sformułować nowe międzynarodowe kryteria kwalifikacji chorych z rakiem wątrobowo-komórkowym do leczenia przeszczepieniem wątroby. Chirurgia i transplantacja wątroby to są miejsce, gdzie nauki podstawowe mogą znaleźć bezpośrednie przełożenie na lepsze wyniki leczenia chorych. Dla przykładu tutaj widzimy procedurę perfuzji wątroby z hipotermii, która jest przeznaczona do przeszczepienia, a na drugiej stronie trwa wycięcie wątroby biopsji. Po zakończonej perfuzji ta wątroba zostanie przeszczepiona, a cała idea takiego prostego zabiegu technicznego, jakim jest przepłukiwanie wątroby specjalnym roztworem prezerwacyjnym z dodatkiem tlenu w niskiej temperaturze, wynikło z badań podstawowych, które wskazały, że taki sposób postępowania z wątrobą zmniejsza uszkodzenie mitochondriów w okresie zimnego niedokrwienia i zmniejsza uszkodzenie niedokrwienia reperfuzyjne. W języku klinicznym daje to niższe ryzyko niewydolności przeszczepionego narządu po przeszczepieniu i zapewnia lepsze wyniki i daje większe bezpieczeństwo chorym. Nauka spotyka się z działalnością kliniczną w wielu miejscach. To działalność naukowa jest motorem postępu w chirurgii. Z jednej strony udało mi się wprowadzić program dużych laparoskopowych resekcji wątroby w klinice, czyli zastosowania techniki małoinwazyjnej do wykonywania zaawansowanych operacji wątroby, który doprowadził do znaczącego skrócenia czasu hospitalizacji chorych po tych operacjach, zmniejszenia ryzyka powikłań i zmniejszenia bólu po tych operacjach. Taką korzyść bezpośrednio odczuwają chorzy z rozwoju medycyny, a tym motorem rozwoju medycyny, jak powiedziałem, jest nauka. Z drugiej strony udało nam się przeprowadzić pierwsze na świecie badanie, które wskazało na technikę zamykania powłok brzusznych, która ogranicza ryzyko zakażeń miejsca operowanego dotyczącego rany pooperacyjnej. W dalszej perspektywie chcemy doprowadzić do użycia takiej techniki, która znacząco ograniczy liczbę występowania, częstość występowania przepuklin w bliznach pooperacyjnych. Klinice udało nam się również przeprowadzić badanie, które po raz pierwszy na świecie pokazało, że suplementacja probiotyków w okresie poprzedzającym przeszczepienie wątroby, przez długi czas, kiedy chorzy oczekują na przeszczepienie wątroby, chorzy otrzymywali probiotyki i to doprowadziło do zmniejszenia stopnia uszkodzenia narządu po przeszczepieniu związanego z niedokrwieniem oraz znacząco zmniejszyło ryzyko właśnie zakażeń, na które to chorzy po przeszczepieniach są w bardzo dużym stopniu narażeni.